uciążliwość, tak tutaj na prezentacji, ona się w czasie na pewno będzie przemieszczać z różnych rejonów. Sądzimy tutaj, że ona zmaleje, jeżeli chodzi najbardziej tutaj rozumiemy rejon Żarek. To się zbiegło właśnie w czasie, gdzie patrzymy na egzystencję, czy te kopalnie będą, czy nie będą. Tak chciałbym ze swojej strony walczymy do tym, bo zdajemy sobie sprawę, jaki kopalnia ma wpływ na rejony, w których prowadzi ta eksploatacja. Mimo swojej uciążliwości też chciałbym zwrócić uwagę, jest to miejsce pracy wielu ludzi. Na dzisiaj to jest prawie, powiedzmy, 1500 niemalże, plus jak dorzucimy firmy zewnętrzne, które kooperują, to te znacząco żyją, powiem tak po prostym językiem, żyją z tej kopalni. Także przyszłość Janiny leży również nie tylko z tym uciążliwością, ale też tym, co się będzie działo w kraju, z żywotnością bloków energetycznych, no i miejscem pracy dla tych ludzi. Naprawdę przyświeca nam cel, chcielibyśmy, żeby kopalnia Hodrowa nie była innego wstrząsu. No ale uczciwie, po górniczemu, po inżyniersku, tak się nie da. I nie da mimo różnych, natomiast na pewno te metody, które na dzisiaj są znane, może pojawią się inne, chociaż trudno o nich mówić. Przy brutalnie powiem, zwijającym się górnictwu będziemy je szukać.